właściwie udanego popołudnia. Nie powinnam chyba mówić dzisiaj dzień dobry, no bo dzisiaj już ranek trochę minął, słuchajcie, jest już popołudnie, a że ostatnio te popołudnia są czarne, po prostu natychmiast są czarne, że ja mam serio wrażenie, że się z Wami witam gdzieś w środku nocy. Kto jeszcze ma takie wrażenie, daje łapkę w górę, bo to jest straszne to, co jest za oknami, a bez śniegu po prostu, to już jest w ogóle taki klimat mroczny, że wiecie co, ja to normalnie chcę iść tylko spać. Serio, jeszcze ktoś tak ma? Chyba tak, nie? Piszcie w komentarzach. A tymczasem, teraz, uwaga, misja numer jeden, zakroplić psu oczy po raz drugi dzisiaj. Rano Michał z nią walczył. No, nie wiem, jak on to zrobił. Naprawdę nie wiem. Serio, bo ten pies po prostu tak nie chce mieć zakroplonych oczu, że musimy to robić na siłę. No, spójrzcie. Ja wiem. To wygląda jak aniołek, ten Lejsol, nie? Aniołkiem jesteś, tak? O rany, jaki jesteś grzeczny piesek, Lejsunia. A oczy zakroplimy, co? Nie, ja wiem, tobie, ty tak nie lubisz mieć oczu zakraplanych, choć to wielka bitwa tu musi być. Przy okazji, patrzcie, pokażę Wam super rzecz, którą wymyślił Pan Michał. O, jaki on jest wspaniały, zobaczcie, cóż za cudo stworzył dla piecheła. Spójrzcie, to jest najnowsza konstrukcja, nie znajdziecie jej w sklepach, zupełnie serio. Patrzcie na to, uwaga, tu jest psia bombka Mikołajowa, tu jest w ogóle jakiś sznurek, nie wiem co to jest. Jest też rurka, jakby ktoś myślał. I uwaga, hit, proszę bardzo, zwróćcie uwagę. Jest tu, moi drodzy, nogarenka. O, super, nie, Lejsol? Zobaczcie, normalnie jakby się miało kota w domu. Właśnie tak, tak to funkcjonuje, prawda, Lejsol? Fajna gra, nie? Zobacz, twoja piłka ulubiona. No, juhu, super. Gupolu ty mały. No i widzicie? Tak się można bawić z psem, tak! Myśleliście o wyjątkowej zabawce? Proszę bardzo, wiecie, DIY, zrób to sam! O, nie! Ej, ja jestem normalnie jakaś... Słuchajcie, co to ma być? Ej, Lejsol! O jedny, Lejsonik, nic ci się nie stało! Ty złodziaku mały, słuchajcie, uderzyłaś w aparat, guptasie mały, ty mały guptasie, no, no tak, no guptasie mały. No dobra, coś Wam powiem. Tak, widzę, Lejsol, chcesz się głaskać, wiem, fajnie. Co on tu robi? Ten wiewiór. No, właśnie ten. Co on tu robi, Lejsonie? Co? Przecież to jest wiewiór, stoper do drzwi, to nie twoja zabawka, już jest pożarty, nie? Serio, już jest pożarty. Patrzcie na nos wiewióra. Ten, wiecie, tego żołędzia, to on go trzymał o tak. A teraz proszę bardzo. Pożarte! Wszystko pożarte! Mamy tutaj normalnie niebezpiecznego drapieżnika. Trzeba uważać, nie? Lejsonik. Słodziak jestem taki, taki jestem słodziak, tak? Taki fajny piecheł jestem? Ręka, nogę? Nie! No nie! No nie! Ręka, nogę! Ręka, nogę! No, no patrz na to, patrz na to! Noga, ręka! Co się z nią stało? Trzymaj! Trzymaj nogę, ręka! No dobra, to teraz wiecie na co czas? Na krople! Tak, twoje krople! Tak? Au! Waliłaś mnie w oko! Laska, trochę bluzuj, co za te krople jest? Lacey, co to było, co? Pańcie swoją? W oko? Tak? Nosem walnąć? To ładnie tak, nie? No ładnie tak, no ja wiem! Najlepiej tak się psocić! Ty psotniku nasz! No, psotniku! Nie, a tak serio, idziemy zakroplić oczy. Naprawdę, Lejsol, najwyższa pora. Tak? Ja wiem, że ty zaczepiasz. Ty jesteś zaczepior, jakich mało. Dobra, oczy! Michał, idziesz? Dobra, przyszedł mój pomagier. O rany. Cześć, hejo! O rany! Wiesz, że Lejsol przytargał tu wiewióra? Nie, bo ja ci go pokazałem. No ja go nie widziałam. Chodź. Dobra, Lejsolu, chodź. Lejsi, chodź. I tak codziennie, chodź. 3 razy. Chodź, już ją przytrzymam. No, siad, Lejs, siad. Siad, dobry pies. No, dobry piesek, tak. Dobry pies. Skoczyło. O, dobry pies, Lejsi. Trzymaj go. Dobry pies. Trzymaj go. Trzymam. Muszę się jakoś tam. Dajesz radę? To
jest pełna pacyfikacja. Ale chyba taka jest grzeczniejsza. Poczekaj, bo ją trzymam. Dobry piesek, tak? Nagroda dla Lejsa. Dobry pies, nagroda Lejsi. Lejsi, chodź. Nagroda, pięknie, dobry pacjent. Nagroda dobrego pacjenta. Juhu. Proszę bardzo, dobry pacjent. Idzie po nagrodę, zobaczcie jaka radość. To jest radość najprawdziwsza. O rany, ale będzie przysmak. Juhu. I do łóżka. Szybko, szybko. Nagroda dla pacjenta. Kolacyjka gotowa. Ja wiem, że to może być już serio nudne, ale my serio po prostu uwielbiamy mozzarellkę, pomidorki, bazylia, jeszcze w ogóle taka świeżutka, bo ostatnio już nam się pokończyła. My taką jedną bazylię, w sensie wiecie, taką dużą doniczkę z bazylią to jemy raz, dwa, serio. I mamy jeszcze oczywiście pyszne kabanoski. Mamy tu też pewnego gościa, który też by chciał zjeść kabanoska. Lejsolu, prawda? Zgadza się? No właśnie, on tu, Lejsol tu dzielnie czuwa nad kabanosami. Ale no niestety, nie ma tak łatwo. I słuchajcie, ja jeszcze sobie dzisiaj kupiłam takie koreczki śledziowe. Tak mnie naszło w ogóle na jakąś rybę. Nie wiem, mam bardzo ochotę na coś takiego przekąsić to. Także ja sobie jeszcze pewnie zjem jakiegoś takiego koreczka. I zaraz robimy gwóźdź programu, czyli robimy pysznego grzańca! Ja już tutaj trochę grzańca wlałam, zaraz go sobie jeszcze rozwodnimy i ja do tego dodaję pyszną pomarańcz. A co najlepsze, już Wam mówię, my tu jeszcze mamy takie specjalne kubki, one są aż z Wiednia. My je ze sobą przywieźliśmy, bo byliśmy na takim jarmarku świątecznym właśnie już 2 lata temu ponad, słuchajcie, naprawdę rany jak to leci w ogóle szybko. Także ponad 2 lata temu, we Wiedniu mi się Michał też oświadczył, więc wiecie, te kubeczki są jeszcze z tego samego dnia, co Michał mi się oświadczył, bo byliśmy wtedy na jarmarku świątecznym i właśnie kupiliśmy sobie takiego gorącego grzańca i chodziliśmy, wiecie, tam było lodowisko, no ogólnie bajka, jeśli chodzi o właśnie Wiedeń wtedy, także jest przeuroczo. One są trochę w kształcie serducha, widzicie tutaj, i my sobie w nich wtedy od tego czasu co roku pijemy właśnie grzańca zimą, bo mają one dla nas po prostu takie, no wiecie, taki sentyment mamy, nie? Tak jak mówiłam, zobaczcie, pomarańcz... Czekaj, czekaj, czekaj! Co? Będziemy nagrywać, może światełko włączymy. Dobra, okej, okay. No to jeszcze raz, uwaga, 3, 2, 1, powtórka. Jej, zobaczcie, mamy pomarańcz! Dobra, pomarańcz ląduje razem z grzańcem. Oglądając film, ogląda to jak cytryna, nie? Serio? Ale to jest grzaniec. Mamy już włączony, będzie się mieszać, ja mam specjalną chuchlę. Jeden w ogóle ten zapach, dla mnie to jest najbardziej świąteczny zapach, naprawdę, to grzane wino po prostu. Pyszuncia. Oczywiście rozcieńczone, także zaraz zrobimy nasz pyszny napój i sobie usiądziemy do kolacji. Wiesz, jak to wygląda? Jak barszcz. Jak sok z gumijagu. Nie, to nie jest będziemy sok skakać. Z gumijagu. Będziemy skakać. No, tak się może zdarzyć, ale słuchajcie, to jest mega w ogóle fajne. Jak się ten grubas nazywał? Był taki grubas. Ja nie wiem, gumisz. Nie wiem, taki dobra. Brązowy gumiś, no dobra. Nie wiem, no. Nieważne, dobra. No, wymieszamy fajnie. Jeszcze, zagrzejemy na maksa i nalewamy do kubeczków. I będziemy skakać. Zobaczcie, ktoś już czeka, przy salonie. Kolacja nawet nie przyszła, ale wiecie, niektórzy już zajęli swoje pozycje. Widzicie, właśnie o tym serduchu Wam mówiłam, to jest takie super słodkie, że takie są, wiecie, o rany, bym stukła, pasujące. Dobra, lecimy, nalewamy takiego gorącego grzańca. No przecież wszyscy widzą. Dobra. Chaos. Proszę bardzo, jest pomarańcz, ja jeszcze zawsze tak trochę w krople samego soku z pomarańczy. Do 250. Nie, naprawdę? No, naprawdę? Zobaczcie, pierwszy gotowy. Miam, i teraz drugi. Lecimy od razu z pomarańczką, wtedy jest taki, wiecie, aromacik specyficzny, no nie? Ale ty ten kubek przechylasz. No, a jak mam to inaczej zrobić? Widzowie nic nie widzą później. Jeho! Ostatni, jeszcze trochę zostało, dobra. Zostało. Dobra. A ta resztka jest dla Was. No, no.